To jest jeden z elementów dbałości o szlak architektury drewnianej, dbałości o to dziedzictwo kulturowe, które szczególnie na terenie powiatu gorlickiego, w tym oczywiście gminy Łużna, jest szczególnie widoczne. I to jest chyba taki pod tym względem jeden z najcenniejszych zabytków Małopolski, szczególnie architektura drewniana. I w sposób naturalny tutaj nie mogło zabraknąć koncertów na tym obszarze. I właściwie w tym roku w ramach naszego festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie ponad połowa wszystkich koncertów odbędzie się na terenie powiatu gorlickiego. Zapraszam do kolejnych miejscowości, do Owczarów, do Kwiatonia, do Brunar. Więc jeszcze to nie koniec, także dopiero zaczynamy naszą wizytę artystyczną, kulturalną, historyczną na terenie powiatu gorlickiego. Ja też przypomnę, że województwo małopolskie znacznie zwiększyło środki na ochronę zabytków z kwoty 2 400 000 na kwotę 5 000 000 i planujemy uruchomić dodatkowe 1 000 000 zł i on w większej części chcielibyśmy, żeby trafił właśnie do tego zakątka Małopolski. Nie da się wyrazić właśnie mojej radości z tego właśnie koncertu, w tym szczególnym dzisiaj dla nas wszystkich parafian, dniu, kiedy to przeżywamy odpust parafialny ku czci Trójcy Przenajświętszej, jubileusz naszego księdza prałata, złoty jubileusz księdza Stanisława Tobiasza, dziękując Panu Bogu za 50 lat jego posługi kapłańskiej, duszpasterskiej, w czym 47 aż w naszej parafii w Szalowej. No i takie podsumowanie, można powiedzieć, taka perła w tej naszej drewnianej perełce, jaką jest nasza świątynia, obecnie już pomnik historii, za co jesteśmy bardzo wdzięczni właśnie za ten koncert dzisiaj, który się tutaj odbył. Przewspaniałe chwile, aż można by powiedzieć chwilotrwaj. Chcielibyśmy, aby te koncerty jak najczęściej także i rozbrzmiewały i ożywiały tą naszą świątynię, która rzeczywiście jest, można powiedzieć, stworzona do takich koncertów. Jesteśmy bardzo wdzięczni Małopolskiej Organizacji Turystycznej, która troszczy się nie tylko o te koncerty, a więc Muzykę Zaklętą w Drewnie, ale też i żeby ten nasz kościół był dostępny dla wszystkich zwiedzających, a więc także i o przewodników na trasie kościołów turystycznych, drewnianych szczególnie tutaj w naszym rejonie. I bardzo jesteśmy wdzięczni za dofinansowanie tych przewodników, bo niestety środki, które my tutaj mamy i wkładamy w dalsze prace remontowe, które także w ubiegłym roku, w obecnym roku będą prowadzone, nie wystarczają już na ogarnięcie całości spraw związanych z turystyką. A jak dzisiaj wiemy, bez przewodnika ta świątynia po prostu by tak troszeczkę, proszę wybaczyć za określenie, ale tak trochę zamarła, a tak to jest żywa i każdy, kto cokolwiek chciałby zobaczyć, jest bardzo serdecznie tutaj witany, zapraszany i goszczony.